czwartkowy wieczór na Placu Katedralnym tłum widzów, tych młodszych, ale także tych starszych, zgromadził się, by obejrzeć spektakl istniejącego od 1985 roku Teatru Ulicznego z Neapolu Kompania degli Sbuffi. W ramach 35. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka włoski teatr zaprezentował spektakl To za Bancone i Fitti Fitti. Buonasera, buonasera, ma come siete belli! Ma che belli! Prendalo. Oh, sei bellissimo, mamma mia! Fammi vedere queste facce, fammi vedere! Belli tutti quanti! Mia, mia, vieni qua! Zaprezentowaliśmy historię o Puccinelli, podzieloną na trzy części. Puccinella i papuga, Puccinella i księżyc, a także narodziny Puccinelli. Puccinella and the moon, che è lì sopra, and Puccinella e pregnant. Dla mnie to pierwsza wizyta w Polsce i na festiwalu. W ogóle z tym spektaklem w Polsce występowaliśmy po raz pierwszy. Czujemy się tu bardzo dobrze i jesteśmy zaopiekowani. Gigantyczny Pulcinella zapierał dech w piersiach, zwłaszcza wśród najmłodszych widzów. Był także niezwykle rozmowny. This is the best interview. Emocje widzom towarzyszyły jeszcze długo po spektaklu. Bardzo było fajnie i będę coraz częściej przychodzić na te teatry. A co ci się najbardziej podobało? Jak pani wyciągała z brzucha różne rzeczy. Dobrze było! A co najbardziej się podobało? Mi ta papuga! Ja co roku jestem uczestnikiem teatru w Walizce, także super. I staram się na każde plenerowe takie przedstawienie przychodzić. Także bardzo fajnie było. To dla czterech było przedstawienie chyba, ale dorośli myślę też znaleźli coś dla siebie. To jest rewelacyjna właśnie forma tutaj dla łomżyniaków. Możemy nie wyjeżdżając praktycznie obcować ze sztuką z całego świata. Dzisiaj było po włosku, prawie kapitę zrozumieliśmy głównie, ale to jest też taka fajna forma, że w Łomży mamy możliwość spotkać teatry z całego świata, bardzo fajna. I ja za każdym razem też patrzę z ciekawością, jak sobie aktorzy radzą z taką sztuką tą uliczną, czyli ograniczenia w postaci dekoracji, przestrzeni, jak potrafią zorganizować, wymyślić z niczego faktycznie ogromne, ciekawe, fajne spektakle wciągające. Bardzo fajnie było. A tobie jak się podobało? Bardzo fajnie. A co wam się najbardziej podobało? Ten jeden człowieczek rodził. Mi też się jak rodził. Mi też jak się rodził. Nie zabrakło także zdjęć z gigantycznym Pulcinellą. Chętnie pozowali zarówno młodsi, jak i starsi. Warto wiedzieć, że Pulcinella to pajac w Commedia dell'arte, czyli włoskiej XVI-wiecznej komedii ludowej, mającej swoje korzenie w pantomimie rzymskiej.